Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału znajdują się spoilery dotyczące tego, co wydarzyło się w świątecznym odcinku specjalnym Strażników Galaktyki. Przed wami 30 rzeczy, które mogliście ominąć, oglądając odcinek specjalny, który zadebiutował 25 listopada na platformie streamingowej Disney+. Jeżeli oglądaliście już odcinek specjalny, to obejrzyjcie ten materiał, a później jeszcze raz, za tydzień lub dwa, odcinek specjalny. Gwarantuję, że na pewne rzeczy spojrzycie zupełnie inaczej. No i jak zwykle, jeżeli znaleźliście coś, co ominąłem albo gdzieś się pomyliłem, dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, no i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Zaczynajmy! W każdym kolejnym projekcie Studio Marvel zazwyczaj pokazuje nowe logo. Na kominku możecie zobaczyć na przykład skarpetki świąteczne Spidermana, Hulka, Kapitana Ameryki i Bena z Fantastycznej Czwórki. Nowe intro pełne jest scen z czwartej fazy MCU, jak również dodatkowo możecie zobaczyć śnieg. Pierwsza scena tego speciala to animacja pokazująca przeszłość Kraglina, Yondu i Petera Quilla. Pokazuje pierwsze święta, pokazuje, jak Yondu zniszczył święta Bożego Narodzenia. I to od razu przypomniało mi się z Grinchem, który nienawidzi świąt. Też mieliście takie skojarzenie? Dajcie mi znać tam, gdzie zwykle. Dalej ciężko nie zauważyć Cosmo, czyli psa, którego widzieliśmy już w Strażnikach Galaktyki w kolekcji kolekcjonera. No i dalej giga rewelacja, zakryjcie uszy, jeżeli nie chcecie tego usłyszeć, ale Mantis to siostra Petera Quilla. No i nie, żebyśmy się nie domyślali, ale fajnie, że to powiedziane było na głos oficjalnie w MCU. Mantis to siostra Petera Quilla, mają tego samego ojca, czyli Ego. No ale no nie jest to jakaś super wielka tajemnica, krążyły w internecie takie teorie od Strażników Galaktyki 2, czyli od 2017 roku. Tak więc nie jest to nowość, jednak teraz oficjalnie zostało to potwierdzone w MCU. Kiedy Mantis i Drax zdecydowali się polecieć na Ziemię, Drax nie włączył maskowania. No i to może być spowodowane tym, że sam Drax jest niewidzialny i przyzwyczaił się do tego, że nikt nie jest w stanie go zobaczyć, no więc pomyślał sobie, że statek też jest niewidzialny. On wcale nie zapomniał włączyć tej maskownicy czy tego maskowania. On po prostu myślał, że wszystko, czego się dotknie, jest niewidzialne. Tak jak Midas zamienia wszystko w złoto, tak Drax robi wszystko niewidzialne. Podczas ich podróży po Hollywood możemy zobaczyć między innymi Zorro, Jacka Sparrowa, jakiegoś Ironmana czy Transformera, Ant-Mana i wielu innych. Na przykład Steve'a Rogersa, Kapitana Amerykę, na którego rzuciła się Mantis, a z prawej strony mamy jakąś mumię z każdego filmu o mumii. Dalej możemy zobaczyć Nataszę Romanow, czyli Czarną Wdowę, i Carol Danvers, czyli Kapitan Marvel. No i w sumie bardzo fajnie zobaczyć, że Czarna Wdowa ma jeszcze swoich fanów mimo śmierci w Avengers Endgame. Nie wiadomo tak naprawdę, ile czasu dokładnie minęło, ale na pewno kilka lat i widać, że nadal ma swoich fanów. Jeżeli zatrzymacie special w odpowiednim miejscu, możecie zobaczyć, że Kingo z Eternals nagrywa nowy bollywoodzki film, czyli Święta Kingo. Ciekawe, które to pokolenie Kingo. Dalej na imprezie jestem przekonany, że jest tutaj połowa ekipy, która pracowała nad tym odcinkiem specjalnym. Z lewej strony ekranu widać gościa, który wygląda jak Freddie Mercury. Nosi jego ikoniczne wąsy i koszulkę. Drax i Mantis oczywiście nie wiedzieli, gdzie jest dom Kevina Bacona, ale na szczęście trafili na mapkę celebrytów. No i oto ona. Mantis minęła dom dwóch kobiet, których w ogóle nie rozpoznaje, ale w końcu trafiła na dom Arnolda Schwarzeneggera. Natomiast Drax odwiedził m.in. Johna Cena. Jeżeli kojarzycie tego drugiego gościa, to napiszcie mi w komentarzach poniżej, kto to jest. Zarówno on, jak i te dwie babki na początku, bo nie mam zielonego pojęcia. Chyba jestem za stary. Numer domu Kevina Bacona to 1988 i jest to rok, w którym Peter Quill został porwany z ziemi przez Yondu. W ogródku Kevina Bacona Drax zachwycił się pewnym elfem, który później będzie miał bardzo duże znaczenie, tak więc zapamiętajcie go. No i dalej poznajemy Kevina Bacona, który w MCU wciela się w Kevina Bacona. Bardzo fajne, mega nawiązanie do aktora, o którym za chwilę porozmawiamy nieco szerzej. Po krótkiej gonitwie Mantis zmusiła Kevina Bacona, aby poleciał z nimi na Nowhere. Tam zaczęli opowiadać o jego przeszłości, o tym, jak Peter Quill fascynował się jego filmami. Wspomniane tutaj jest m.in. Footloose i to, jak Peter Quill za pomocą tańca ocalił całą galaktykę.
Później Mantis wspomina o walce Kevina Bacona z Jasonem Voorheesem. Kevin Bacon wystąpił w 1980 roku w Piątku 13. Następnie Mantis każe Kevinowi udawać bohatera, no i temu zmienia się akcent na brytyjski i zaczyna mówić o dniu D, czyli lądowaniu aliantów na plaży Omaha bodajże. Później wspomina o Batmanie i o Bruce Wayne'ie, tak więc oficjalnie DC Universe jest częścią MCU. Po całej tej farsie do Kevina Bacona dzwoni Kyra. Kyra to prawdziwa żona Kevina Bacona od 1988, czyli od momentu, kiedy Peter Quill został porwany z ziemi. Przypadek? Nie sądzę, a media milczą. Przyszedł czas na prezenty. Peter Quill dał Grootowi Game Boya, na którym grał w Infinity War. Kiedy Rocket otworzył swój prezent, na twarzy miałem wielkie WTF, ponieważ dostał od Nebuli rękę zimowego żołnierza, rękę Buckiego Barnesa. Skąd Nebula wzięła tą rękę, nie mam zielonego pojęcia, ale od bardzo dawna wiemy, że Rocket chciał rękę Buckiego Barnesa. Nawet chciał ją któregoś razu kupić. Tak więc teraz dostał to, co chciał. I drugie pytanie. Jaką rękę teraz będzie używał Bucky Barnes? Możecie mi pisać w komentarzach. Może będzie to ręka z patyczków? Taka jak bałwany na święta, czy raczej w zimę? Zobaczymy. Pamiętacie, jak powiedziałem, żebyście zapamiętali tego elfa z ogródka Kevina Bacona? Otóż Mantis podarowała dokładnie tego samego elfa Draxowi pod koniec odcinka. Powiem wam, że najdziwniejsze prezenty zrobił Groot. Spójrzcie zresztą sami. Mantis dostała drewnianą figurkę, która pokazywała jedną z pierwszych scen tego speciala. Drax dostał scenę, w której wywraca samochód policyjny. Tylko skąd Groot to wiedział, skoro go tam nie było? Nebula dostała scenę otwarcia prezentu z Kevinem Baconem w środku. A Kraglin dostał figurkę pokazującą scenę, w której Kraglin otwiera figurkę, w której Kraglin otwiera figurkę, w której Kraglin otwiera figurkę, w której Kraglin otwiera figurkę. No i powiem wam, że zacząłem się zastanawiać, czyżby Groot czytał w myślach albo widział przyszłość? Kto wie? Na końcu odcinka specjalnego dostajemy zakończenie historii tego, jak Yondu zniszczył święta Kraglina i Petera Quilla. Jak możecie zobaczyć, Yondu podarował Peterowi blastery, których używa aż do dzisiaj. Dajcie mi znać, czy zauważyliście w odcinku specjalnym Strażników Galaktyki coś, o czym nie wspomniałem. Jeżeli gdzieś się też pomyliłem, no to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach poniżej. No i piszcie, co sądzicie o odcinku specjalnym. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, wesołych świąt!